321, 321, dzień dobry. Wygląda na to, że jestem już na żywo i jestem dzisiaj na żywo po to, żeby zaprosić cię na specjalną listę priorytetową, priorytetową związaną z klubem stylowych kobiet, czyli z miejscem, które odmieni życie Twoje i Twojej szafy zawartość. Także, jeżeli jesteś ze mną teraz na żywo, to proszę daj znać, że mnie widać i że mnie słychać, a jeżeli jeżeli zdarza się tak, że oglądasz to i może jesteś uczestniczką klubu stylowych kobiet od samego początku, czyli od 2021 roku, albo może jesteś z nami całkiem niedawno, czyli na przykład teraz kończysz swoją pierwszą edycję, koniecznie napisz w komentarzu, że jesteś, no i napisz, co ci się takiego specjalnego podoba. Także dzisiaj dedykuję moje nagranie klubowi stylowych kobiet który już niedługo, bo za niecałe 20 dni Rozpocznie swoją siódmą edycję. Siódmą. Ja po prostu nie wierzę, że to już tyle czasu, że od 2021 roku co kwartał zapraszamy Was do klubu stylowych e, kobiet. Co to jest to, ten klub stylowych kobiet? Może inaczej, zanim w ogóle zacznę coś opowiadać, to jedna ważna rzecz chciałabym dać komentarz tutaj, ale mm, tak jest. Mogę e, już tutaj wrzucam w opis tego, jest, dobrze, ale komentarz, komentarz. Dajcie proszę znać, czym nie widać, czym nie słychać, bo dodałam do opisu transmisji na żywo link, czyli ksk.kodstylu.pl, żebyś mogła zapisać się na taką listę priorytetową, albo może będę mówiła zainteresowanych, bo będzie mi łatwiej to wymówić szybko. W każdym razie Klub Stylowych Kobiet to jest takie miejsce, gdzie przez trzy miesiące, czyli jeżeli otworzymy nową edycję, to ona będzie lipiec, sierpień, wrzesień. Będziesz miała dostęp do e, 3-miesięcznej opieki dwóch stylistek. Dwóch stylistek, czyli moją i Pauliny Budek, która jest moją stylistką współpracującą. Jest w zespole Kod Stylu i to w dużej mierze właśnie ona opiekuje się klubem stylowych kobiet. Dba o różne materiały inspiracyjne, które mm, pojawiają się w klubie. A gdy zapiszesz się na naszą listę priorytetów, udało mi się to powiedzieć czyli listy zainteresowanych to dostaniesz na maila spis takich inspiracji które pojawiają się w klubie a są to takie jakby trzy bloki tematyczne jedna dotyczy jest to encyklopedia krojów czyli miejsce gdzie wskazujemy jakiś modny, a może problematyczny krój i opisujemy dla jakiej sylwetki on jest dobry, dla jakiej absolutnie nie, a kto może go uratować mamy również encyklopedię styl czyli Rozpracowujemy jeden ze stylów, jakąś konkretną, jakiś konkretny obrazek, czyli na przykład szukamy em, na przykład kogoś w internecie, na Pinterestie, kto jest ubrany w stylu boho i tenże styl boho rozkładamy na czynniki pierwsze, omawiamy co dla kogo, w jakiej kolorystyce będzie najlepsze. No i mamy jeszcze em, taką serię jak to nosić. Jak nosić to jest taka seria, która jest połączeniem tego kroju i tego stylu. To znaczy, że wskazujemy na przykład coś super teraz modnego. No i Zastanawiamy się jak to nosić dla jakiej sylwetki dla jakich może typów urody jeżeli ta rzecz jest połączona z kolorystyką albo po prostu um, z jakiego jest stylu, no i jak ją interpretować. Także takie wpisy z tych trzech serii pojawiają się e, raz w tygodniu, czyli raz w tygodniu przychodzi do ciebie w formie jakby takiego wpisu na blogu takie rozpracowania. Są osoby które w klubie, które najbardziej e, chwalą sobie i cenią sobie właśnie e, tę e, część taką inspiracyjną, taką bardzo wnikliwą, taką bardzo nadany moment, bo to nie są treści takie typowe na bloga, dlatego też na blogu one nie lądują, są to takie po prostu porady, teraz jest to modne, teraz możesz to kupić w tym, 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 tym sklepie, z tym to możesz połączyć, no i jeżeli ktoś ma ochotę, może się zainspirować i kupić, albo kupić to samo, albo zainspirować się i kupić po prostu coś podobnego, bądź po prostu stwierdzić, nie, to w ogóle nie jest dla mnie i, i absolutnie nie. No ale klub to oczywiście nie tylko te wpisy blogowe, bo klub to przede wszystkim też nasze spotkania i te spotkania są takie na dwa rodzaje. To znaczy, podzielone na dwa rodzaje. To znaczy te, albo właściwie nawet trzy bym powiedziała. Te, które spotykamy się na żywo w grupie, to znaczy takie szkoleniowe co miesiąc, czyli w trakcie trwania klubu mamy trzy webinary, trzy Spotkania szkoleniowe, których tematyka na ten moment jest jeszcze nieznana. To znaczy, że tematykę ustalamy w, w momencie, gdy dołączają uczestniczki, wypełniają ankietę i na podstawie tej ankiety wiemy, z jakimi trudnościami dana grupa się zmaga i możemy to bez problemu po prostu dopasować. Czyli. Tematy webinarów są takie jak grupa klubowiczek danej edycji, czyli teraz to będzie ta siódma edycja, potrzebuje. No i jest jeszcze ten kontakt taki jeden na jeden, i ten kontakt jest takim kontaktem pisanym. To znaczy, jest coś takiego w klubie, jak czat ze stylistką. Odbywa się on póki co dwa razy w tygodniu, gdy pojawi się taka grupa klubowiczek, która będzie nie do obsłużenia w tych dwóch blokach, no to będziemy tworzyć następne bloki czatu ze stylistką i będziemy po prostu wtedy no ale to zobaczymy ile uczestniczek będzie na ten moment w edycjach od 1 do 6. Tutaj były nam dla nas były po prostu wystarczające te mm, Dwa, raz, dwuty, e, nie dwutygodniowe, tylko dwukrotne w tygodniu e, dyżury, to znaczy są to dyż, dyżury na czacie: raz w tygodniu jestem ja, raz w tygodniu jest Paulina. E, no i po prostu możemy sobie rozmawiać o tym, co akurat cię, e, z czym się borykasz w swojej szafie. Czy na przykład e, idziesz na komunie, nie wiesz co na siebie założyć, albo teraz będziemy wchodzić w sezon e, weselny. E, 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 jeżeli chodzi o na przykład zakupy, chcesz coś kupić, albo robimy na przykład przeglądy szaf. Wiele uczestniczek robi z nami coś takiego jak przegląd szaf. To znaczy, robi, obzdjęciowuje siebie i co tydzień omawiamy jakąś na przykład sekcję ubrań. Na przykład w tym tygodniu rozmawiamy o, nie wiem, sukienkach, w tym tygodniu rozmawiamy o spodniach, no i po prostu robimy taki rozciągnięty bardzo w czasie. Po prostu przegląd e, szafy. A są takie osoby, które po prostu robią zdjęcia sobie stylówek i mówią, no i powiedz mi teraz, czy ja w tym będę dobrze wyglądała. Także, jeżeli e, takie rzeczy Cię interesują, chciałabyś mieć taką 3-miesięczną opiekę stylistki, chcesz dowiedzieć się wszystkich, wszystkich szczegółów, e, zapisz się koniecznie na listę priorytetową. Czyli ksk.kodstylu.pl. Link jest w opisie w, czy w komentarzu, już sama nie wiem, gdzie on jest. Komentarzu, o też mogę dać do komentarza, momencik, tutaj ja zaraz, bo ja to wszystko tutaj sobie z telefonu, gotowe, pyk jest. W komentarzu masz link do zapisu, jeszcze nie do klubu, na razie na, list, na listę zainteresowanych. Zapisy do klubu otworzymy 24 czerwca i przez. Um, Dwa tygodnie będzie takie okno sprzedażowe, okno dołączeniowe, gdzie my będziemy oferować po prostu tobie, żebyś dołączyła do naszego klubu. No i oczywiście mamy jeszcze coś takiego w klubie stylowych kobiet, jak usługa. Usługa, czyli taka usługa indywidualna. Jeżeli nie znasz swojego typu sylwetki, to my go określimy my, to znaczy ja albo Paulina. I jeżeli już znasz swój typ sylwetki, to masz możliwość skorzystania z doboru takiego stylizację na jedną okazję, czyli na przykład teraz dziś nawet miałam właśnie um, dostałam maila od jednej z klubowiczek, że kupiła sobie buty i torebkę i chciałaby do tego dobrać sobie sukienkę i stworzyć z tego zestaw, czy sukien, żeby po prostu zrobić z tego na jakąś konkretną okazję, bo mi bardzo jej się spodobały buty, ale nie wie, co dalej z nimi zrobić, więc możemy coś takiego. Albo na przykład idziesz na rozmowę kwalifikacyjną, dawno już nie byłaś, czasy się zmieniły, covidy, te sprawy, jakby już się pogubiłaś w tym chodzeniu, co to się chodzi, czy to dreskot jeszcze jest, czy już go nie ma, no więc my tutaj jakby przychodzimy z pomocą i pomagamy Ci wybrać na podstawie wcześniej określonego typu sylwetki odpowiednią Stylizację i zawsze w każdej edycji klubu masz możliwość skorzystania raz z usługi. Także na początek zawsze um, klubowiczki korzystają z określenia typu sylwetki, a później z um, doboru stylizacji na konkretną um, okazję. Także jeżeli um, czujesz, że w swojej szafie coś tam nie gra, coś um, się gubisz na zakupach, um, Chciałabyś mieć taki trochę mentoring stylizacyjny i myślisz, że inwestycja w spotkanie osobiste ze stylistką jest dla ciebie na ten moment na przykład za duża albo po prostu nie masz na to teraz przestrzeni. Ale chętnie skorzystasz z takiej właśnie opcji mentoringowej. No to zapisz się koniecznie na listę naszą zainteresowanych, na listę priorytetową. Jeżeli zapiszesz się na nią, dostaniesz na maila spis wszystkich najważniejszych rzeczy, które w klubie są, żebyś mogła e, zapoznać się z klubem, zanim otworzymy e, zapisy, po prostu, zanim otworzymy zapisy, żebyś mogła się zapoznać. E, no i co? E, dziękuję bardzo. To chyba wszystko, co chciałam dzisiaj powiedzieć. Będę się e, zmywać do innych obowiązków. Tobie życzę fantastycznego. E, Chciałam powiedzieć weekendu, ale weekend się właśnie skończył. Fantastycznego tygodnia, no i mam nadzieję, że docelowo do zobaczenia w klubie, a teraz zapisz się na listę priorytetową. Także jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia. Pa pa.